Cześć, z tej strony znowu ja i mam dzisiaj dla Was filmik dość tematyczny, ponieważ postanowiłam opowiedzieć Wam o aparacie stałym ortodontycznym. Więc mam 5 punktów i te 5 punktów to jest po kolei jakby taka historia z aparatem stałym i po kolei będę Wam na te punkty jakby odpowiadać i ogólnie mówić Wam, na czym to polegało, co to było i tego typu rzeczy. Zacznijmy od tego, czym jest aparat ortodontyczny. Więc aparat ortodontyczny może być stały lub niestały zakładany na noc. No, ja mogłabym się wypowiedzieć na temat tego i tego aparatu, ponieważ miałam jakby oba z nich. Niestałe miałam aż 3 i teraz mam stały. Ale o niestałych to mogę Wam jedynie powiedzieć tyle, że to jest taka jakby wkładka na zęby i po prostu ona jest ściągana, ja ją nosiłam w nocy. Jest to dość wygodna sprawa, jest to dość tania sprawa, szczególnie jak macie poniżej 12 lat, ponieważ macie ten aparat refundowany. Ogólnie macie ten aparat za darmo. No, po prostu nosicie sobie ten aparat tak, aż wyprostują Wam się zęby. Aparat stały jest już bardziej skomplikowany, ogólnie jest to bardziej skomplikowana sprawa. I aparat taki stały to jest jak dla mnie złom, ponieważ to jest metal. To jest drut i kilka koralików. Ja mam taki zwykły metalowy, ale na przykład są też takie kosmetyczne stałe aparaty ortodontyczne, których nie widać. Widziałam, czytałam ulotki u mnie w klinice. Jak to ładnie brzmi, czytałam ulotki, że tam jest jakieś odrobina diamentów czy coś w tym stylu i dlatego to jest takie przeźroczyste i to tak ładnie, tego w ogóle nie widać. I takie aparaty też moim zdaniem są bardzo ładne, tylko że ponoć są pogłoski, że one się rzucą i ogólnie są bardzo drogie. Ja mam stały aparat, taki mój złom i o nim Wam teraz bliżej opowiem. Więc ten aparat mój kosztował 2700, przy czym ja miałam zniżkę jako powiedzmy taka stała klientka mojej pani ortodontki. Ja mam na górze i na dole aparat i to jest naprawdę tak i wydaje się, że to jest uciążliwe mieć taki aparat, ale moim zdaniem to w ogóle Wam nie przeszkodzi w niczym. Jedynie co to może Wam przeszkodzić, że będziecie częściej musieli mieć zęby, może nie mieć zęby, ale będą Wam wchodzić różne malutkie kawałki czegoś w ten aparat częściej niż ogólnie, gdybyście tego aparatu nie mieli, wchodziłyby te Wam kawałki tylko w zęby. Aparat ortodontyczny jest zakładany osobom, które mają krzywe zęby i które muszą mieć tą szczękę rozciągniętą lub osobom, które pomiędzy zębami mają przerwy i trzeba im tą szczękę ścisnąć. Ja miałam przykład ten, że muszę mieć rozciągniętą szczękę i powiem Wam, że ogólnie to może się wydawać, że to będzie nas boleć, ale to naprawdę jest taki tylko... jest takie tylko przez pierwsze 2 dni, na przykład jak Wam wymienią drut, ale to nie jest taki mój taki ból, że Wy nic nie możecie zrobić, tylko macie z lekszy problem z ugryzieniem czegoś twardego, jak na przykład jabłko, co ogólnie nie jest za bardzo zalecane, jak się ma aparat na zębach. Jak wygląda założenie aparatu? Więc u mnie wyglądało tak, że ja w sierpniu, prawie rok temu pojechałam do kliniki mojej ortodontycznej, usiadłam sobie na fotelu i pani mi powiedziała, że mam otworzyć szczękę. Tą szczękę miałam otwartą przez jakieś 40 minut, ale ogólnie czas zakładania aparatu jest bardzo różny, ponieważ mi się miała zakładane ponad godzinę, więc zależy na kogo traficie. Ale ja miałam szczękę otwartą przez godzinę, szczękę usta, ogólnie buzię miałam otwartą przez 40 minut i przez te 45 minut pani mi tam wszystko mi to robiła. Zaczyna się od tego, że trzeba mieć zęby wyleczone całkowicie, zdrowe muszą być, żeby ktoś ci założył aparat, ponieważ nie można założyć aparatu na zęby na przykład z próchnicą. A jak już masz wyleczone zęby, no to zakładają Ci aparat. I zakładają Ci aparat w taki sposób, że pani klej na każdy ząb nakłada i na ten klej daje po tym malutkim koraliku. Jak już wszystkie koraliki założy, to wtedy przez te koraliki, że tak ujmę, jest przeplatany drut. Na ten drut można jeszcze założyć kolorowe gumki, znaczy na drut, bardziej na te koraliki, ale już na sam koniec można założyć
właśnie takie kowaliki. Te gumki na tych kowalikach to są różnego koloru. Naprawdę ja na przykład teraz mam różowe, ale miałam już niebieskie, fioletowe, miałam miętowe, miałam takie różowe, bo to niby nie jest różowy, to jest bardziej nowo-pomarańczowo różowy, ale miałam też zwykłe różowe, fioletowe, które też wyglądały jak różowe. Mogę Wam polecić, bardzo ładnie wyglądają miętowe gumki, mi się chyba najbardziej podobały z tych wszystkich. Ale przechodząc już bardziej do głębszego tematu niż o gumki na kowalikach, jest jeszcze taką sprawą dość różną. Na przykład ja na ostatnich, na przedostatnich, bo na ostatnim zębie nie mam aparatu, tylko na przedostatnim zębie mam po prostu też jakby taki kowalik z takim czymś dziwnym i tam po prostu mam ten drut wpleciony, zakończony, ale na przykład Michela ma taki chyba zamek na zębie, taki zamek, taką klamrę. Tak powiedzmy, że tak to ujmijmy i to jest jakby tak na zęb, na, to jest dajmy ząb i to jest tak jakby, no. I to zależy na kogo traficie, tak samo jak poprzednio Wam mówiłam właśnie, ile będzie trwało nakładanie aparatu. I cóż, i Pani Wam ten aparat zakłada i jesteście wolni, możecie iść i cieszyć się, że zęby Wam się prostują. Przez pierwsze dni, jak się założyłem aparat, jest to dość dziwna sprawa, ponieważ to jest jednak taka obca istota w Waszej szczęce i dziwnie się z tym czujecie. Dodatkowo, jeśli Wam na przykład rozciąga czy ściąga, bo to chyba nawet nie zależy, ale Was wiadomo, pobolewa trochę ta szczęga. Ja na przykład chyba bodajże przez 5 dni nie mogłam tak za bardzo ogólnie jeść, ale uwierzcie, że to nie jest taki ból, że nie można nic zrobić, tylko po prostu to jest ból, że jak coś wyjdziecie twardego, to Was to boli. No, to jest tak jakbyście mieli może chorego zęba, chociaż za bardzo nie wiem jak to jest, bo nigdy chyba chorego zęba nie miałam. Ale pomyślcie bardziej, pomyślcie bardziej w kierunku, że to boli nie tak bardzo, jak Wy sobie wyobrażacie, bo pewnie wyobrażacie sobie najbardziej takie męki, jakby Wam ktoś rękę odcinał. Jakie porównanie. No i tak, zawsze też jest taki ból po tym, jak Pani Wam zmienia drut, ponieważ, ale to naprawdę ten ból trwa dzień, dwa. I to już nie jest taki ból, jak było na samym początku, tylko to jest taki ból, że już możecie jeść, ale takiego jabłka już nie ugryziecie. No i tak, zalecenia dotyczące aparatu stałego są takie, że właśnie nie można niczego takiego twardego gryźć, jak na przykład jabłko, bo jest możliwość, że Wam się coś odklei, że Wam się coś połamie. Dodatkowo nie można rzucić gumy, bo też jest chyba takie, bo chyba boją się o to, że Wam się odklei, chociaż ja rzułam gumę i się nic mi nie odkleiło. No i naprawdę jak ja wychodziłam z kliniki, to dostałam taką kartkę, co robić z tym aparatem, czego nie jeść. I na przykład też są żelki, żeby jeść, ale jak to wszystko, naprawdę próbowałam prawie wszystkiego jeść i jeszcze nic mi się nie stało, ale może nie szalejcie, więc tak wiecie, z umiarem. I teraz bardziej już moje doświadczenia, jeśli chodzi o aparat. Wiele osób się mnie pyta, czy aparat jest rzeczą uciążliwą, więc jak dla mnie jest to w ogóle... To jest takie pytanie jakby o nic, ponieważ ja tego aparatu w ogóle nie czuję na zębach. Jego w ogóle naprawdę nie czuć. Czujecie się tak, jakbyście tego aparatu nie mieli. Chociaż teraz trochę dziwnie pomyśleć, bo nie wiem, jakbym się czuła, gdybym teraz tego aparatu nie miała. Ja po prostu sobie siebie nie wyobrażam bez tego aparatu. I ja nie wiem, co ja za te pół roku, kiedy ściągnę mi aparat, naprawdę zrobię, bo to będzie takie zjawisko, że coś mi tak, będę taka naga z tymi zębami. I ja naprawdę aż chyba nagrywam Wam o tym filmik, jak mi ściągnął aparat. Ale jednakże ściągnięcie aparatu to jest taka dobra rzecz, ponieważ już będziecie takie miały proste zęby i będziecie się tak uśmiechać na całą ulicę, na całe miasto, na cały świat i wszyscy będą podziwiać Wasze proste ząbki. Są też takie teorie, że aparat przeszkadza w wielu rzeczach i na przykład ja obawiałam się przed założeniem aparatu, że zacznę się plenić w tym aparacie, ale naprawdę niczego takiego nie było. Jak ja po założeniu aparatu zadzwoniłam do mamy, że jest skończone, to moja mama mi nie uwierzyła i myślała, że ja dalej czekam na to założenie aparatu, bo mówiłam tak samo i ogólnie jest też dużo takich teorii, że aparat jakoś tą szczękę powiększa, ale naprawdę to w ogóle prawie różnicy nie ma. Mówienie, śpiewanie,
cokolwiek robicie jeszcze buzią, jest takie same, jak było przed założeniem aparatu. Mogę Wam jeszcze trochę wspomnieć o jakby higienie, jak ma się aparat, ponieważ jest to dość skomplikowana sprawa i zalecenie jest takie, że trzeba myć zęby po każdym posiłku. Oczywiście naprawdę ja się już do tego zalecenia nie stosowałam 2 tygodnie po założeniu aparatu. Przez pierwsze 2 tygodnie miałam takiej właśnie szał, że ja muszę mieć, bo mi się coś odpadnie, coś mi się to zrobi, ale później naprawdę przystopowałam i po prostu myjcie zęby wtedy, jak poczujecie, że jest Wam tak jakoś tak nieswojo. Często też się mówi, że trzeba stosować jakąś specjalną pastę, szczoteczkę, ale naprawdę wszystko stosujcie tak samo, jak było wcześniej, no chyba, że dostaniecie od Pani ortodontki jakieś takie specjalne zalecenie, bo coś tam jest za mnie tak. Jedynie jest chyba, że szczoteczka musi być miękka, żeby nie uszkodziła tego aparatu, ale też jeśli chodzi o elektryczną szczoteczkę, też jest bardzo dobrze przyjmowana, ponieważ ona dobrze czyści między tym drutem, między tymi koloralikami te części zęba. Ten filmik to byłoby już na tyle. Pewnie zapomniałam Wam o czymś powiedzieć i sobie przypomnę, na przykład jak będę przerabiać ten filmik, no ale cóż, już będzie po ptakach. I jedyne, co mogę Wam już powiedzieć na koniec, to żebyście dowiedzywali się o aparacie od osób, które mają aparat i dostały, ponieważ naprawdę słuchanie się osób, które tego aparatu nie miały, jest to dla mnie w ogóle takie nie do pojęcia, no bo skąd może wiedzieć osoba, która nie miała tego aparatu, jak to jest mieć ten aparat. Więc po prostu poszukajcie sobie różnych filmików na YouTubie czy na jakichś forach i stamtąd czerpcie wiedzę. No i tak, tak bym chyba takim słowem, takim zdaniem krótkim zakończyła ten filmik. Dawajcie łapki w górę, subskrybujcie, bardzo mnie to cieszy, jak też jest komentarz i to naprawdę daje takiego kopa do dalszej pracy. Okej, no to pa!